Siemka! Witamy w nowym dniu z nami! Tak jak widzicie, mamy odrobinę więcej słońca dzisiaj, dlatego trochę do Was pogadamy, tym razem na dworze. Dzisiaj poruszymy kolejny temat związany z emigracją, czyli związki za granicą. Przyjęło się, że związki na odległość są taką próbą dla par, a my dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć o tym, że również jak dwie osoby, para wyjeżdża za granicę, to jest też swego rodzaju próba dla związku. I o tyle w związku jest fajnie i miło i przyjemnie, jak wszystko jest ok, ale gdy zaczynają się jakieś problemy, stresujące sytuacje, no to wtedy mamy możliwość tak jakby zdefiniowania tego związku i zobaczenia, czy ten partner bądź partnerka, z którą jesteśmy w danej chwili, nadaje się na dłuższe pożycie. Zgadza się, mężu? Dokładnie, słucham i przytakuję na wszystko. Może powiemy Wam na początek, że w naszym przypadku wyglądało to tak, że jak zdecydowaliśmy się na wyjazd, myśleliśmy o wyjeździe, to nie było w ogóle opcji, że wyjedzie tylko jedno z nas. Od razu była opcja tylko i wyłącznie taka, że wyjeżdżamy razem. Pani się nawet patrzyła. Wracając do tematu. Była tylko opcja, że wyjeżdżamy razem, bo spędzaliśmy i spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu i nie wyobrażaliśmy sobie oboje, jakby miał ten nasz związek wyglądać w momencie, kiedy jedno z nas po prostu za granicę by wyjechało. Także tak postanowiliśmy i tak zrobiliśmy. Kontynuując temat, który Sylwia zaczęła, ja chciałbym Wam powiedzieć, że ogólnie przyjęło się, że wyjazd za granicę wspólnie to jest bardzo świetny pomysł i dużo osób nie widzi w tym zbliżających się jakichś problemów i wyzwań dla związku, a wyzwań jest w takiej sytuacji bardzo wiele, ponieważ przyjeżdżacie do nowego kraju, zakładam, że to będzie nowy kraj, że jesteście załóżmy tam pierwszy raz i spotykacie się z potężnymi wyzwaniami, tak, bo zostajecie tylko zdani sami na siebie i musicie być dla siebie cały czas podporą. I wiem, że w związku podporą dla siebie jesteście zawsze, tak? Ale za granicą musicie być dla siebie podwójnie albo potrójnie podporą i naprawdę jest bardzo wiele sytuacji, których sobie nie jesteście w stanie wyobrazić, zanim do tego kraju nie pojedziecie, bo nie jesteście w stanie przewidzieć wszystkich rzeczy, które Was w nowym kraju, w nowym miejscu spotkają. Inaczej jest, jeśli chodzi o związek, na przykład na naszym przykładzie będąc w Polsce, bo cały czas mamy z tyłu głowy takie poczucie, że zawsze jest ktoś, czy to rodzina, czy jacyś znajomi, którzy jeżeli będziemy potrzebowali pomocy, jakiejś porady, nawet chociażby z jakimś urzędem, cokolwiek, to że zawsze możemy do nich zadzwonić i się poradzić, tak? A w sytuacji, kiedy wyjeżdżamy do obcego kraju, już niestety tego poczucia nie mamy. Zerkam tak na dół, bo przez zaspy się wspinam. Takiego poczucia właśnie nie mamy i tego nam bardzo brakowało, powiem Wam szczerze, że jest takie stresujące uczucie cały czas, taki stres, że jesteśmy tutaj we dwójkę i wszystko, co robimy, zależy tylko od nas. I tak jak Paweł powiedział, no musimy się wspierać w każdej sytuacji, a sytuacje są różne. Musimy być na pewno bardzo cierpliwi względem naszej drugiej połówki, bo cierpliwość jest naprawdę złotem, jeśli chodzi o takie sytuacje. I wiemy, że może nie chodzi tutaj tylko o związki za granicą, jak wyjeżdżamy. Chcieliśmy poruszyć taki temat w związku ogólnie z sytuacjami ogólnie w życiu. Na przykład kiedyś, nie wiem, pojawia się dziecko, tak? To też jest duże wyzwanie dla pary. I te etapy właśnie w tym życiu definiują to, czy jesteśmy dla siebie stworzeni, czy nie.
nam się póki co udaje. Jakoś trwamy. Będąc w ogóle tutaj w Norwegii, zostaliśmy narzeczeństwem, później małżeństwem, czyli chyba cierpliwości mamy do siebie dość sporo. Prawda? Tak, jesteśmy dla siebie naprawdę bardzo wyrozumiali i cierpliwość tutaj nie zna granic, szczególnie w wykonaniu Sylwii. Potwierdzam. Właśnie. Dajcie znać, jak tam u Was to wygląda. Czy są wśród naszych oglądających? Są na pewno pary, które zdecydowały się na taki wyjazd, taką na głęboką wodę się rzuciły. Jak to u Was wyglądało? Czy też mieliście jakieś nieciekawe sytuacje i udało Wam się przetrwać, czy niestety, ale związek nie przetrwał? Jesteśmy ciekawi. Tak się zwierzamy trochę dzisiaj, ale pomyśleliśmy, że troszeczkę prywaty i dzisiaj będzie we vlogu. A przy okazji, że dowiecie się jeszcze czegoś więcej o nas i może te informacje, które dzisiaj w jakimś stopniu Wam przekazaliśmy, będą pomocne w przyszłości dla Was. Może nie teraz, może za jakiś czas. Mamy nadzieję, że miło spędziliście czas spacerując razem z nami i mamy nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjała i będziemy więcej odcinków mogli nagrywać dla Was właśnie w terenie, przy takim pięknym słoneczku, a nie w domu jak dotychczas. Tak, odliczamy już dni do wiosny, kiedy przyjdzie taka prawdziwa wiosna, ten śnieg troszkę zniknie i będziemy mogli, tak jak Sylwia wspomniała, nagrać dla Was piękne tutaj rzeczy, które można w Oslo i w okolicy zaobserwować. Tak, dajcie znać, co myślicie o temacie, który dzisiaj poruszyliśmy, jak to wyglądało u Was, czy się z nami zgadzacie, czy może wręcz przeciwnie. Chętnie wszystkie komentarze przeczytamy, podyskutujemy właśnie na dole. Dokładnie. Także komentujcie, łapkujcie i subskrybujcie. I dziękujemy za kolejną stówkę na naszym kanale, bo już mamy Was ponad 600. Także dziękujemy. Buziaki od nas. I do zobaczenia. Pa! Pa, pa!